Dobry wieczór wszystkim, aktualizacja. No to mamy tak, w miejsce występowania plam. I mamy tą naszą plamę 3, 5, 7, 6, która już jest już, przemieszcza się ku boku tarczy słonecznej. Jest oznaczona na czerwono, że duże ryzyko eksplozji. Rozbłyski słoneczne. To prawa i lewa część słońca, także część środkowej. Aktywność, no tak skacze, mogę powiedzieć. Bieżąca wartość C5.68 z 2 godzin to jest C7.39, z 24 godzin to jest M6.5. Dziury koronalne to brak obecnie. No i patrzcie, koronalny wyrzut masy, mamy piękną, wielką eksplozję. Zobaczcie, niecodziennie możecie zobaczyć tak piękne zjawisko. Piękny jet materii słonecznej, który został wywalony ze słońca. Może się uda to zobaczyć. Byłoby miło. O, może tak. Ja się postaram, żebyście wy to obejrzeli ze mną. Bo nie lubię samemu takich fajnych rzeczy oglądać. Przepuścimy sobie od początku. O. Ła. O rany. I tak jak mówiłem, te takie właśnie kropki na nagraniu to jest właśnie promieniowanie wszelkiego rodzaju, które uderzyło w detektor. O rany. Ale wyrzut materii. Faktycznie nie jest dobrze. Ale to też nie jest powód do paniki. Obejrzymy sobie jeszcze to nagranie. No, niech to się też tak pięknie załaduje. No i co jest? Tu mi pokazuje jedna sekunda. Czekajcie, wstrzymam chwilę. No, bo coś tu się załadować nie chce. Dobra, puszczam play i oglądamy. O, ale potężna eksplozja. Dobra, wstrzymamy się, niech to się załaduje, ale to jest, według mnie to jest trochę chamstwo, żeby aż tak wolno to się buforowało. Rany boskie, powiem szczerze. Ja wiecie, że to teraz w ogóle nie chcę już dalej, ale popatrzcie się na tą eksplozję. Zobaczcie. Wow. Ale siła. O rany. Ja wiecie, pewno to też dużo ma do znaczenia, zasięg i tak dalej. Bo wiecie, że w Polsce mamy sieć telefonii komórkowej, która była w Afryce w latach 90. I to jest prawdą, bo jakby, jak mój brat mówi, który jest obecnie w Niemczech, to tam jakość internetu mobilnego w telefonach i nie tylko jest o wiele wyższa niż w Polsce. To tylko pokazuje, jak jesteśmy zacofani technicznie. O rany, ale eksplozja. Dlatego wam truję tyle na temat UPS-ów i nie tylko. I listw antyprzepięciowych, bo to wam właśnie w takiej sytuacji może dupę uratować. Okej, życzę wam dobrej nocy, trzymajcie się.